Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na 10. odcinku podcastu Lumen 2022. Dzisiaj będziemy rozmawiali na temat ewaluacji naukowej uczelni. Witam serdecznie mojego gościa, pana profesora Krzysztofa Leje z Politechniki Gdańskiej. Kłaniam się panu profesorowi i kłaniam się państwu. Pozwólcie Państwo, że na początku przedstawię sylwetkę pana profesora. Jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, doktorem habilitowanym nauk o zarządzaniu, pełnił funkcję prodziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomii Polityki Gdańskiej i specjalizuje się właśnie w problematyce zarządzania uczelniami. W trakcie sprawowania swoich funkcji uczelnianych również był członkiem Komitetu Naukoznawstwa PAN, członkiem Komitetu Polityki Naukowej od 2018 roku. Jest autorem dwóch monografii, ponad setki publikacji naukowych z zakresu nauk o zarządzaniu właśnie, a także prowadzi blog na temat szkolnictwa wyższego w Polsce. Panie profesorze, spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać na temat ewaluacji naukowej. No i właściwie możemy spojrzeć trochę tak retrospektywnie, zastanowić się nad tym, jakie cele, które przyświecały reformie z 2018 roku, udało się w sferze nauki osiągnąć. No bo chcieliśmy niewątpliwie osiągnąć tutaj wyższy poziom umiędzynarodowienia. Chcieliśmy, żeby uczelnie polskie skutecznie konkurowały z wiodącymi uczelniami na świecie. No, w tym międzyczasie wydarzyło się wiele rzeczy, takich trochę czarnych łabędzi. Nie spodziewaliśmy się, nikt się nie spodziewał praktycznie pandemii, wojny na Ukrainie i wszystkich tych skutków, więc właściwie jest czas na pewną taką reasumpcję strategiczną tego, co udało się osiągnąć i no, co można by było tak naprawdę zmienić i poprawić w tym systemie, żeby on funkcjonował sprawnie. Dziękuję bardzo za zaproszenie do rozmowy. Ja, pozwoli pan profesor, że sprostuję. Ja pełnię funkcję w tej chwili kierownika zarządzania Wydziału Zarządzania Ekonomii Politechniki Gdańskiej, natomiast prodziekanem spraw nauki byłem w latach 2012-2020. Natomiast co do pytania, które pan profesor zadał, ono jest oczywiście kluczowe. Z jednej strony reforma 2.0 pozwoliła na urzeczywistnienie, przynajmniej częściowe, tego co nazywamy dywersyfikacją misji poprzez konkurs wyłaniający uczelnie badawcze i wspierający w mniejszym stopniu, ale jednak wspierający uczelnie regionalne. Poza tym uczelnie dzięki zapisom ustawowym miały możliwość organizacji w niemal dowolny sposób, miały bardzo szerokie w tym zakresie. Umiędzynarodowienie również było jednym z celów reformy i wydaje się, że postęp istotny udało się uzyskać, ale cień na to wszystko kładzie się fakt, że wtedy, kiedy dyskutowano o reformie, zapewniano w zupełnie innych realiach ekonomicznych, politycznych, gospodarczych, że jak przeprowadzimy reformę, to znajdą się znaczące środki dla uczelni. No niestety nic takiego nie nastąpiło. Natomiast druga strona tego medalu, uważam, że uczelnie w umiarkowanym stopniu wykorzystały możliwości transformacji organizacyjno-zarządczej, jak ja bym to nazwał, jakie stwarza nowa ustawa. I główne przyczyny moim zdaniem są takie, że jest bardzo silne przywiązanie do dotychczasowych rozwiązań organizacyjno-zarządczych, no, co jest tożsame z oporem wobec zmian. Rozumienie autonomii środowiska jako czegoś oddzielnego od rozliczalności, a wiemy, że autonomii musi towarzyszyć rozliczalność ze środków publicznych. Nadmierna hierarchia akademicka, no, modalizm akademicki nie zawsze poparty osiągnięciami naukowymi, co w niektórych dyscyplinach widać. Utrzymywanie sztywnych struktur organizacyjnych,
Zmiany w uczelniach nie poszły zbyt daleko, moim zdaniem. Poza tym niechęć, która jest przełamywana na szczęście wobec sprawy uczelni przez osoby z jej otoczenia. A temu towarzyszy to, że moim zdaniem jest zbyt słabe ustawowe umocowanie. Jak w swoim czasie stwierdził bodajże profesor Żylicz, ta droga w kierunku nowej ustawy o szkolnictwie wyższym zatrzymała się w połowie drogi, więc zapisy są mocniejsze niż tego się spodziewaliśmy. Także to byłoby tyle na temat realizacji celów ustawy 2.0, no i tego, co nie udało się zrealizować. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, w takim razie pojawia się do dyskusji kwestia, co można było zmienić czy poprawić w tym systemie, no bo prowadząc ten podcast, podnoszone były tutaj różne wątki w trakcie naszych spotkań z ekspertami. Kwestia dotycząca samego zarządzania nauką, wielkości liczby N, zaliczania cudzoziemców do tej liczby N, problematyka związana z czasopismami, które mają, nazwijmy to, niewystarczającą selekcyjność i powinny być w jakiś sposób wyeliminowane. Kwestia dotycząca samej listy czasopism i tego, że no ona uwzględnia parametr związany z umiędzynarodowieniem, mianowicie indeksację Scopus, Web of Science, Impact Factor, te zmienne wpływu, ale jednak spora jest też liczba docenionych czasopism, które no, nie mają tego aspektu umiędzynarodowienia. I to jest takie pytanie o opinię i perspektywę pana profesora, czy i jakie działania powinniśmy podjąć, no bo powiedziałbym, że one są dość pilne. Jesteśmy już w trakcie kolejnej ewaluacji naukowej, wiem, że jakieś zmiany są szykowane i wydaje mi się, że taki głos ekspertów i środowiska naukowego jest też potrzebny w tym procesie konsultowania zmian. Tak, to pytanie jest o tyle ważne, że ewaluacja to nie jest tylko ocena działalności osiągnięć naukowych danej jednostki, ale również rzutuje na finansowanie, przynajmniej powinna rzutować na finansowanie, a także na prawa do nadawania stopni naukowych. Największe problemy w ewaluacji, moim zdaniem, to jest niepewność, czyli brak ustalonych zasad gry przed grą. Tak 2013-16, tak było w latach 2017-21 i tak jest teraz. I tej niepewności towarzyszy niejednoznaczność interpretacji regulacji prawnych. To, o czym pan profesor wspomniał, zaliczyć takie osoby albo nie zaliczyć, jak kształtować tą liczbę N. Te skomplikowane zasady są związane z wypełnianiem, z tak wypełniałem tak zwanych slotów. Ja przed dzisiejszym spotkaniem rozmawiałem z różnymi osobami na Politechnice i generalnie padały takie opinie, że albo należałoby zwiększyć liczbę publikacji, którą jedna osoba, przynajmniej tych lepszych publikacji, cokolwiek, albo jednocześnie zlikwidować sloty, bo one zakomplikowały system. Niestety w tym czasie ewaluacji zmieniło się to, co pan profesor tak delikatnie zasygnalizował. Ja bym to nazwał erozją etosu naukowego, czyli działaniem na skróty, o czym szczegółowo pisano w wielu artykułach publikowanych w forum akademickim. Na przykład zasady ewaluacji sprzyjały publikowaniu współpracami z innych podmiotów, tych wyżej punktowanych, ale nie sprzyjały współpracy wewnątrz dyscypliny w tym samym podmiocie. Jeżeli w danej katedrze czy w danym zespole w tej samej uczelni, w jednej dyscyplinie było kilka osób, to mówiąc tak kolokwialnie, nie mógł się publikować artykułu wysoko punktowanego, ponieważ te punkty się dzieliły na liczbę pracowników. No i teraz się nasuwa pytanie, co utrzymać, poprawić. Jestem przekonany, że utrzymać należy parametryczny charakter ewaluacji.
ewaluacja peer review, taka wewnątrzśrodowiskowa, ta czy ekspercka, byłaby bardzo karkołomną decyzją, żeby nie powiedzieć, że sprzyjałaby temu, że no, ludzie nie są doskonali, mówiąc krótko. Pytanie, czy ograniczyć liczbę publikacji na jednego pracownika, ale jednak ją zwiększyć w stosunku do tego, co było w tej publikacji, w tej ewaluacji, na przykład w odniesieniu do najwyżej notowanych publikacji, czy też w ogóle nie ograniczać wzrostu publikacji, wtedy liczby publikacji decydują wtedy gwiazdy. Poglądy są bardzo różne na ten temat. Ewaluacja pokazała, jaki jest obraz aktywności naukowej wszystkich pracowników mieszczących się w danej linii, w danej jednostce. To jest bardzo ważne, żeby zobaczyć, jaki jest obraz takiej całości. Poprzednio decydowały w znacznym stopniu gwiazdy. To jest to pierwsze kryterium, publikacje i patenty. W drugim kryterium bardzo ważne jest to, żeby utrzymać to, co się nazywa pewnym ograniczeniem na badania zlecone. To ograniczenie było związane z liczbą N. Uważam, że to trzeba utrzymać. Natomiast dużo więcej elementów trzebałoby poprawić. Przed tego czasopis, wzmacniając najlepsze czasopisma, ale te najlepsze, powiedzmy, Nature i dużo wyżej cenić niż w tej chwili są wycenione, i usunąć te publikacje, które znane są z nazwy, ja nie będę tych nazw wymieniał, zaburzyły wynik ewaluacji. To jest bardzo dobrze zdiagnozowane. Do oceny trzeciego kryterium natomiast proponowałbym albo wybierać wyłącznie ekspertów zagranicznych, aby uniknąć konfliktu interesów, no jest to słabna niestety ewaluacji, albo jednostki o kategoriach najwyższych w danych dyscyplinach APA zgłaszałyby listę ekspertów. Komitet ewaluacji nauki wybierałby ekspertów, którzy by ocenili dane opisy wpływu. Jeżeli chodzi o listy czasopism, no tutaj były pewne zawirowanie. To tak metaforycznie opisuję, że to jest trochę tak, że w skokach narciarskich liczy głośność i styl, prawda? Jedno i drugie jest ważne, a jeżeli wiatr wieje w trakcie lotu, no to trudno zachować odpowiedni styl. Tutaj tych wiatrów było za dużo. Zmiany różnego rodzaju, o których pan profesor wspominał, na pewno nie sprzyjały temu, żeby potem, podsumowując ewaluację, żeby powiedzieć, że mamy rzeczywiście solidny, dobry obraz jakości badań naukowych. Może tą listę czasopism oprzeć po prostu na impact faktorze, czy na skopusa, no, to jest dyskusyjne. Ważne jest to, żeby nie rozszerzać, a ostatnio jest taka tendencja, żeby rozszerzać listę dyscyplin. Pojawia się problem taki, że jest coraz więcej prac interdyscyplinarnych i pytanie, jedna z dyscyplin powinna się nazywać, że tam są prace interdyscyplinarne, no tu jest to problem, bo to jest szatkowanie nauki, a nauki się nie da szatkować. Do zastanowienia też, co poprawić czy uzupełnić, jest wprowadzenie takiej kategorii osiągnięć naukowych dużej wagi, na przykład uzyskanie nagród naukowych o wymiarze międzynarodowym, albo może ogólnokrajowym, albo dokonanie odkrycia, u którego waga jest wyjątkowo duża, na przykład przez to, że liczba cytowań w jakimś tam czasie jest bardzo duża. Premie dla jednostek, które mają naukowców, których zaliczamy do grupy highly cited researchers, tego typu działania. Natomiast kwalifikacja do A+, ekspercka, ona powinna być ekspercka, moim zdaniem wyłącznie przez ekspertów
zagranicznych, którzy są odpowiednio poinformowani o naszych zadaniach i specyfice badań. Także ja bym tak widział zmiany w ewaluacji. A w jakim kierunku to pójdzie, no zobaczymy. Panie profesorze, chciałbym zapytać o wpływ pandemii na ewaluację polskich uczelni. Czy takowy w ogóle był? Bo wiemy, że jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe, no to znaczenie jest tutaj ogromne. To pandemia stała się takim katalizatorem kształcenia zdalnego. Okazało się, że dysponujemy nie tylko rozwiązaniami technicznymi, ale jesteśmy w stanie szybko przestawić się na taką formę kształcenia właśnie. A czy podobnie było, jeśli chodzi o misję naukową? Moim zdaniem to sytuacja była odmienna. Organizowano co prawda konferencje naukowe zdalne, jednak nie wiem, to jest mój osobisty pogląd. Konferencje zdalne, a konferencje, gdzie spotykają się naukowcy w naturze, nazwijmy, to są zupełnie różne konferencje. To jest bardzo podobne do wyrobu czekoladopodobnego, konferencje zdalne, które no z jednej strony powodowały, że pojawiły się trudności z wydaniem środków przeznaczonych na badania naukowe, no bo podróżowanie było niemożliwe praktycznie. Niektórzy naukowcy znosili to lepiej, niektórzy gorzej, ale pandemia wywarła bardzo silny wpływ na psychikę bardzo wielu osób. Bo jak wiemy, środowisko naukowe jest dosyć wrażliwe, tak? No średnio biorąc, i to co się stało, nie było bez wpływu. No przedłużono okres ewaluacji, to wiemy, tak. Trudno mi powiedzieć, czy efektywność mierzona liczbą publikacji w tych latach pandemicznych była mniejsza czy większa niż w latach przedpandemicznym, ale moim zdaniem pandemia sprzyjała cyfryzacji uczelni, to nie ulega żadnej wątpliwości, i sprzyjała temu, żeby organizować spotkania w dowolnych konfiguracjach, natomiast nie ułatwiała aktywności naukowej. Taka jest moja opinia. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, specjalizujemy się w naukach o zarządzaniu i jakości, jak to teraz od 2018 roku nazywa się nasza dyscyplina. I chciałem zapytać o zarządzanie nauką, bo przyznam, że tutaj poglądy są dość spolaryzowane. To znaczy, z jednej strony znajdziemy zwolenników takiego podejścia, nauką w zasadzie uczelnie nie powinny zarządzać. To jest kreatywna działalność badaczy, to jest ich autonomia, powinni sobie wybierać problematykę, prowadzić badania w taki sposób, w takich zespołach, na takie tematy, które ich interesują. I nieważne są tutaj punkty, polityka naukowa, czy nawet kwestie związane z inwestowaniem w jakiegoś rodzaju badania. Z kolei po drugiej stronie jest pogląd związany z takim zarządzaniem nauką, w którym panuje dość ścisła policzalność, a więc sprawdza się wartość opublikowanych rezultatów w punktach, wylicza się, jaka jest efektywność działalności poszczególnych badaczy, i przyznam, że ja jestem trochę zwolennikiem takiej równowagi. To znaczy, z jednej strony nie odbieram prawa do autonomii badaczom, ale też nie odbieram prawa uczelniom do tego, żeby w jakiś sposób zarządzać, na przykład zarządzać liczbą N, i no, tam, gdzie uznaję, że skuteczniejsze jest inwestowanie pracowników o odpowiednim potencjale, co przynosi rezultaty lepsze, naukowe, przełomowe, to uczelnia ma możliwość tego rodzaju realizacji strategii naukowej, polityki naukowej, czy stosowania jakichś narzędzi zarządzania. I co więcej, że przekłada się to z poziomu dyscypliny w uczelni, takiego poziomu makro czy mezzo, również na poziom mikro, czyli efektywności poszczególnych pracowników naukowych, co może prowadzić na przykład do stworzenia systemów motywacyjnych, oceny i motywowania nagradzających tych pracowników naukowych, którzy mają lepsze osiągnięcia. Chciałem tutaj zapytać o
pogląd pana profesora. Czy te systemy powinny iść w stronę większej policzalności i takiego zarządzania nauką, czy też dalej idącej autonomii indywidualnej badaczy, czy szukać jakiejś równowagi ewentualnie gdzie? Tak, no to jest odwieczny dylemat. Moim zdaniem, jestem zwolennikiem tezy, którą pan profesor wygłosił, równowagi między autonomią i rozliczalnością. Jeżeli ktoś rozlicza się z tego, co zrobił, za pieniądze publiczne, tak, to dodajmy wyraźnie, to można mu zaoferować więcej autonomii. Tak bym to widział. Natomiast bliskie mi jest to przesłanie, które mówi o trzech misjach uczelni, misji dydaktycznej, naukowej i tak zwanej trzeciej misji, czy współpracy z otoczeniem, czy w przypadku uczelni technicznej, aktywności innowacyjnej, wdrożeniowej. I bardzo ważne jest, zarządzanie nauką może polegać na tym, że może nastąpić w uczelni to, co bym nazwał tak delikatnie porządkowaniem kapitału intelektualnego. Są osoby, które się lepiej sprawdzają w dydaktyce na tym poziomie, a może w drodze. Więc te trzy misje i trzy ścieżki kariery akademickiej, ja myślę, że ta myśl wymaga przemyślenia i tego, wymaga tego, żeby ją urzeczywistniać, żeby pozwolić komu na wybór własnej ścieżki. Natomiast tak jak pan profesor mówi o liczbie N, to że stało w niektórych, no wiemy to z takich sytuacji, powiedzmy, informacji pośrednich, to ograniczano liczbę N, przesuwając pracowników biznesu, tak, żeby do aktywności ewaluacyjnej, jeżeli pracownicy naukowo-dydaktyczni nie wypełniają misji czy aktywności naukowej, tak? No jeżeli są naukowo-dydaktyczni, a prowadzą działalność dydaktyczną, a naukowej nie, no to trudno, żeby byli na stanowiskach naukowo-dydaktycznych. To, co wprowadzono w ustawie, wcześniej też była taka możliwość, ale teraz znacznie szerzej jednak to jest wprowadzane, to stanowisko profesora uczelni dla osób, które wyróżniają się w dydaktyce i aktywności wdrożeniowej, a nie tylko dla osób, które uzyskały stopień doktora habilitowanego. Ważne jest to, żeby zarówno w systemie szkolnictwa wyższego, jak i na poziomie instytucjonalnym kierować się tym, co ja bym nazwał strategią dywersyfikacji horyzontalnej. To nie jest tak, że dydaktycy są, nazwijmy to, gorszą grupą niż badawcze, albo badacze, czy ci wdrożeniowcy, mówiąc kolokwialnie. Uważam, że dywersyfikacja horyzontalna tak, natomiast wertykalna zdecydowanie nie. Oczywiście ewaluacja jest podporządkowana aktywności naukowej, ale zauważmy, że w naukach technicznych 35% wyniku ewaluacyjnego to były środki z badań zleconych, z badań, z projektów itd., itd. Ważne jest również, zarządzanie nauką polega na tworzeniu możliwości. Ja często posługuję się taką metaforą, że rektor jako osoba kierująca uczelnią pełni rolę dyrygenta orkiestry. Wsłuchuje się, dzieje na uczelni, tam gdzie ta muzyka nie jest czysta, to ingeruje, natomiast na pewno nie przeszkadza pracownikom, na pewno wspiera i na pewno łączy. Rektor, przynajmniej niektórzy rektorzy zachęcają do tego, co nazywamy samoorganizacją, łącząc pracowników z różnych jednostek organizacyjnych uczelni, po to, żeby nie zrealizować jakiś projekt, przekraczając takie tradycyjne bariery, które są moim zdaniem niekiedy kłopotliwe. Na szczęście nie we wszystkich uczelniach. Panie profesorze, Politechnika Gdańska osiągnęła bardzo dobre rezultaty, których serdecznie gratuluję, w procesie ewaluacji naukowej.
I właściwie to jest dla mnie taki przyczynek do podjęcia rozważań na temat specyfiki ewaluacji poszczególnych uczelni i dyscyplin naukowych. Czy ten system powinien pozostać taki uniwersalny dla różnych dyscyplin naukowych, czy w jakiś sposób takie rozwiązanie w postaci wysp doskonałości rozwoju pewnych dyscyplin naukowych w powiązaniu z innymi, tak jak pewnie dzieje się na Politechnice, gdzie jest możliwość korzystania z badań interdyscyplinarnych łączących perspektywę nauk o zarządzaniu i na przykład nauk technicznych. Jaka jest, krótko mówiąc, no, recepta na takie dobre rozwiązania, jeśli chodzi o umiędzynarodowienie badań naukowych? Tak, rzeczywiście nasza uczelnia odniosła sukces, z czego bardzo się cieszymy, jesteśmy dumni. Natomiast no, dodam od razu, że znamy też swoje słabości, nie patrzymy zbyt często w lustro, bo to nie jest dobra droga. Jakie są źródła sukcesu Politechniki? Moim zdaniem głównym źródłem sukcesu jest to, że na Politechnice mamy strategię ukierunkowaną na wzmacnianie doskonałości badawczej, którą sformułowano jeszcze za poprzedniej ekipy rektorskiej. Ona jest kontynuowana, rozwijana i wzmacniana w tej chwili. Ta ciągłość władzy w zakresie kierowania właśnie, czy tego zarządzania nauką jest niesłychanie ważna. Bardzo ważne było uzyskanie statusu uczelni badawczej i nowe możliwości z tego wynikające również w wymiarze finansowym. Mamy kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt różnych programów, które są adresowane do różnych grup pracowników, doktorantów i one bardzo dobrze wpływają na ich aktywność naukową. Bardzo ważne też, jeżeli podawać receptę na sukces, to bardzo ważny jest wybór ścieżki kariery. To, co nazwałem wcześniej porządkowaniem, kierując się dotychczasowymi osiągnięciami. Pracownicy są ważni, dydaktycy są ważni, badacze są ważni, ci, którzy zajmują się wdrożeniem również. Bardzo ważne na naszej uczelni było dowartościowanie dydaktyki, w tym stworzenie Centrum Nowoczesnej Edukacji, które zatrudnia w tej chwili około 10 osób. To są znaczące koszty, ale my nie traktujemy, czy rektor nie traktuje tego jako koszt, tylko jako inwestycję w kapitał ludzki. To Centrum Nowoczesnej Edukacji, pani, która jest dyrektorem, przedstawia sprawozdanie z działalności corocznie na posiedzeniu Senatu i muszę powiedzieć, że te efekty działalności są naprawdę imponujące. To jest jedna sprawa, dowartościowanie dydaktyki. Druga rzecz, otwarcie na tworzenie nieformalnych struktur horyzontalnych, takie jak w naszym przypadku spotkanie przewodniczących rad dyscyplin, bez udziału przedstawicieli władz uczelni. Ja biorę udział w takich spotkaniach, jeżeli zostanę zaproszony jako pełnomocnik rektora do spraw Uniwersytetu Przedsiębiorczego, ale dyskusje tych przewodniczących rad dyscyplin są bardzo ciekawe, rozwiązywane są różnego rodzaju problemy, niejasności ewaluacyjne, ale również poszukiwanie wspólnych obszarów badawczych różnych wydziałów. Także spotkania rektora z kierownikami jednostek organizacyjnych, czyli dziekanami, to jest jedna sprawa, a druga sprawa, która absolutnie nie przeszkadza tej pierwszej, to są spotkania przewodniczących rad dyscyplin. Jeżeli tam się pojawiają wnioski, które trzeba przekazać kierownictwu uczelni, to ja pozwalam sobie przekazywać panu rektorowi czy prorektorowi do spraw nauki. Trzecia rzecz to jest strategia motywowania, która od lat jest prowadzona na uczelni. No wiadomo, że w sytuacji pauperyzacji środowiska naukowego, wynagrodzeń takich, a nie innych, motywowanie, no finansowe motywowanie osób, które publikują w czasopismach odpowiednio wycenianych jest niesłychanie ważne, ponieważ to dzięki temu łączymy cele uczelni, którymi jest to, że uczelnia dąży do poprawy pozycji w rankingach światowych.
do uzyskiwania certyfikatów o randze światowej z potrzebami pracowników, które też są bardzo ważne. Ustawa 2.0 moim zdaniem stworzyła rektorom możliwość zmiany ich roli z obserwatora gry ewaluacyjnej, no właściwie biernego obserwatora, do roli dyrygenta orkiestry właśnie, o silnym znaczeniu decyzyjnym, który może te dźwięki orkiestry może tym odpowiednio dyrygować. A ja to widzę tak, że mamy orkiestrę symfoniczną uczelnianą i szereg orkiestr kameralnych na wydziałach, gdzie mamy dziekanów i przewodniczących rad dyscyplin. Bardzo ważne jest to, że od kilku lat analizujemy własne osiągnięcia, no to jest oczywiste, tak, ale nie poprzestajemy na tym. Staramy się na wszelkie możliwe sposoby, to nie jest łatwe, poszukiwać możliwości ustalenia, jakie są osiągnięcia innych podmiotów, bo to, jaka będzie nasza pozycja, jest ważna w odniesieniu, w porównaniu z innymi podmiotami. No to jest pod tym hasłem właśnie, zamiast patrzeć w lustro, spójrz przez okno. Dobrze by było, żeby to okno czasami przetrzeć, żeby ono było czyste, tak? Bo zapatrzenie we własną wspaniałość chyba nie jest najlepszym rozwiązaniem. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękuję za podzielenie się tymi dobrymi praktykami z Politechniki Gdańskiej. Ja muszę powiedzieć, że podzielam pogląd tutaj pana profesora, że rodzaj takiego przywództwa akademickiego o charakterze inkrementalnym, stabilnym, ciągłym, z czym mamy problem w politykach publicznych dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego w ogóle, ono przynosi w dłuższej perspektywie skutki i no, zamykając klamrą tą naszą rozmowę, wydaje się, że pomimo tej słabości finansowania sektora nauki i szkolnictwa wyższego, to przez te kilka lat udało się uzyskać znaczące podwyższenie poziomu umiędzynarodowienia, zwłaszcza jeśli chodzi o nauki społeczne i humanistyczne w Polsce. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za naszą dzisiejszą rozmowę i do zobaczenia. Do widzenia państwu. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Do widzenia.